Witam serdecznie. Na samym początku wolałbym się nie przedstawiać, bo nadal mam niepozamykane sprawy. W Warszawie są ludzie, którzy nie wiedzą, że jeżdżę ciężarówką, a chętnie by się dowiedzieli, gdzie jestem i co robię. I wolałbym, aby tak zostało. Po prostu. I jestem osobą anonimową. W ogóle to ukrywam się po prostu tak jakby w ciężarówce przed światem. Przeważnie jak chcę się przebrać, ludzie zaglądają mi do kabiny. Wtedy zostawiam takie rolety, szczególnie na noc. Bardzo prywatnie sobie cenię anonimowość. Chciałbym po prostu zostać anonimowy. Mam na imię Mariusz, moja ksywa to Kołek. Uzupełnię tylko, że nazywam się Mariusz Kołecki z Warszawy, urodzony w 65 roku, syn Bogdana. Moja przygoda z gangsterką zaczęła się, kiedy wszyscy gangsterzy zaczynali, wszyscy z tamtych lat. To był przełom lat 80. i 90., dokładnie wtedy miałem około 20 lat. No w domu była bieda, mój ojciec był robolem, alkoholikiem. Każdy z moich kolegów miał takiego ojca. Wszyscy mieli jednego ojca jakby. Oni mieli innego ojca, w sensie, że nie byli braci. Każdy miał podobnego ojca, w sensie, że innego osobno, ale takiego samego jak mój w takim świecie. Brat się interesował muzyką. Jak był mały, jak poszedł do podstawówki, dostał plan lekcji, to nie mógł go w domu przeczytać, bo tak na bas grał. Zapytał się mnie, co to za wyraz. Ja mu mówię, muzyka. Muzykiem nie został, bo to tylko ten jeden raz się właśnie wtedy zainteresował muzyką. Matka ciężko pracowała. Siostra w wieku 20 lat wyszła na 15 minut z domu i wróciła po kilku latach w ciąży. Skąd wiem, że wyszła na 15 minut, bo jak wychodziła, to zaczynał się teleekspres, a jak nie wróciła, to się skończył. A teleekspres zawsze trwa 15 minut, prawda? I wróciła po kilku latach dokładnie. Po ilu? Nie wiem, dwóch, trzech, może pół roku. Trochę patologia, bo wróciła w ciąży, ale w sumie miała męża, była ustatkowana, więc mogła wrócić w ciąży. Szczególnie, że jak wyszła na te 15 minut, to wtedy była u nas w odwiedzinach u matki, więc tak, no, tłumacząc ją tak trochę, nie, podchodzę z tej strony. Ja od dziecka interesowałem się sportami walki. Zaczęło się od judo, jeździłem na obozy. Jak byliśmy na pewnym obozie sportowym, nasz trener zabrał nas wszystkich do kina w nagrodę za świetne osiągi w walce. Chwalił, że będą z nas olimpijczycy wręcz. Postawił nam bilety na film Wejście Smoka z Bruce'em Willisem. Film tak nas wkręcił, tak na nas wpłynął, że po obejrzeniu tego filmu ja przepisałem się z judo na karate, a reszta chłopaków na zajęcia aktorskie. Potem już trenowałem w różnych klubach sporty walki i do tych klubów przychodzili starsi koledzy. Słuchajcie, od tego się zaczęło. Oni wtedy pracowali na bramkach, my przychodziliśmy w jednych portkach, w jednych butach, słuchajcie, głodni, a oni chodzili w wielu butach, chodzili w wielu portkach, najedzeni, przyjeżdżali drogimi zachodnimi samochodami. Marki, jakie można było w tamtym czasie rozpoznać, to były marki niemieckie, potem weszło euro. Strasznie nam imponowali. Każdy chciał się tak ubierać jak oni, jeździć drogim autem. Ja nie wiedziałem, co to jest wideo. Dopiero spytałem trenera od karate, to powiedział mi, co to jest wideo. Chłopaki z miasta najlepiej wiedzieli, co to jest wideo. Mówili o nim tym, co stoją na bramkach, a oni nam w klubie przekazywali, prawda, co to jest to wideo. I w sumie opowiadali nam na tych bramkach, co się dzieje, ile zarabiają pieniędzy. Każdy marzył o tym, żeby stać jak oni na tych bramkach. Każdy z moich trenerów stał na bramce. Marzyłem o tym, po prostu, żeby być jak oni. I nadarzyła się okazja. Kolega poprosił mnie o pomoc.
ich było stać na to, aby pracować tam i wynająć sobie pracownika do pomocy. Oni mi płacili po 30-40 tysięcy złotych za noc. To było jakieś 3-4 złote przeliczając na nowe. Jak to możliwe, zapytacie, że to były tak potężne pieniądze. Sprzedawało się po prostu 100 biletów do dyskoteki, a wchodziło 800 osób. Przyjeżdżali goście drogimi samochodami i te samochody się po prostu kradło. Ja jako bramkarz namiętnie się biłem, więc tyle osób, co weszło, to już nie wychodziło. Jak miałem dobrą noc, to wychodziło tyle, ile sprzedaliśmy biletów. Nie kradło się samochodów tak, żeby przy wyjściu dla kogoś zabrakło. Problem był, gdy ktoś przyjechał mercem, a przyszło mu wracać polonezem. Wtedy szedł do chłopaków na górę na skargę i oni mu wystawiali nowe papiery na tego Poltka. Przy mnie osobiście jeden z chłopaków wbił hak w dowód, chociaż auto go nie posiadało. Na górze dyskoteki wszystko się działo. Przepisywali dowody rejestracyjne długopisem. W wydziale komunikacji nie było komputerów i tak dalej. Wszystko pisało się długopisem. Jak mieli gdzieś coś napisać, to mieli przy sobie długopis i pisali to długopisem. Czy podpisać się gdzieś w urzędzie, czy cokolwiek, nie wiem, wypełnić pocztówkę, to robili to przy pomocy właśnie długopisu. Wszystkie auta na mieście były kradzione. Przychodzili do mnie złodzieje samochodów, widzieli, że ja się dobrze biję. Miałem opinię bardzo złego człowieka. Biłem się po 3-4 razy dziennie, ręce połamane, nogi połamane. Ale za to przeciwnik uciekał tchórzliwie, zostawiając mnie w kałuży krwi, prawda? Ja jako ostatni zostawiałem zawsze na placu boju, bo nie mogłem się ruszyć. Ugrałem sobie taką pozycję, że dawali mi 200-300 dolarów i prosili, abym pogodził się z tym, że oni chcą... Jak to było? Tak, żeby ich pogodził. Ja ich nie ma... Ja zawsze mówiłem, ja was mogę wyjaśnić. I ja ich wyjaśniałem. Takie wyjaśnienie polegało na tym, że były dwie ekipy pokłócone i musiałem po prostu jedną albo drugą wyjaśnić, żeby ta druga była na mieście, prawda? I oni mnie o to prosili. Na początku wysyłałem im listy z pogróżkami, ale to długo nie trwało, bo zanim zdobędziesz adresy, nie wszyscy umieli czytać ze zrozumieniem. Skuteczniejszym sposobem okazało się pojechać do jakiegoś rolnika, kupić świniaka, porąbać go w piwnicy na kawałki i go im podkładać, prawda? Byłem najlepszym w podkładaniu świni na mieście. To były początki. Potem chłopaki mnie wzięli pod skrzydła, prawda? I sprzedawałem dla nich samochody. Często uszkodzone. Jak dzwonił klient, to miałem gotowe chwyty marketingowe. Aby tylko sprzedać złom. Jak się mówiło, że auto zapala, ale gaśnie, to zawsze zapalał, ale gasł i się mówiło, że zanim zaczął gasnąć, to nie gasł i tak dalej. Małymi usterkami markowałem duże usterki. Na przykład jak w Golfie nie wchodziły cztery pierwsze biegi, to wybijałem z tyłu szybę dla zmyłki, że właśnie dlatego Niemiec sprzedał, nie? A nie, że ta skrzynia. Ta skrzynia to przerabiałem duże usterki po prostu na małe, prawda? Albo jak kiedyś przyjechała na lawecie do nas Omega w sedanie, to sprzedałem już ją jako kombi. Nie dlatego, że poskładali ją z czterech egzemplarzy, tylko myliły mi się wtedy kombi z sedanem w tamtym okresie. Nasza motoryzacja nie była na najwyższym poziomie. Nie jeden krajowy wóz zostawiał trzy ślady. A w zachodnim aucie sprzedawało się dobre opony, wyżyda, zakładało się łyse, ale za to równo zdarte i już był as w rękawie, prawda, że równiutko zdarte jedzie prosto. Raz klient zamówił Audi 80, chłopaki podstawili spalone, sama karoseria, prawda, śmiali się ze mnie, że tylko takie wtedy mieli. No i co? Dwa dni chodziłem, słuchajcie, wokół tego wraku, kombinowałem, jak to wcisnąć klientowi, dwa bite dni. I klient przyjechał, dwie minuty z nim pogadałem przy tym aucie i nie kupił. Jak ktoś pytał, czy auto miało stłuczkę, to wiadomo, odkąd stoi u mnie, to nie miało. Szyber działa, ale się nie otwiera. Klima się włącza, ale nie chłodzi. Hamulce biorą, ale za drugim razem. Nieserwisowane, bo się nic nie psuje. Większość w oryginale. Tylne lampy, tylne błotniki, olej fabryczny.
Na wszystko miałem wytłumaczenie. Czasem auto było tak zużyte, że na geometrię klientowi radziło się jechać samymi kołami, a na przeglądzie hamować silnikiem. Ogólnie klient jak był napalony na konkretne auto, to zapraszałem paru moich kumpli, że niby auto ma duże zainteresowanie i podbijałem wtedy tak cenę, że klient nie kupował. Świat potem poszedł do przodu, prawda? Państwo się sprywatyzowało, potworzyły się prywatne kluby, agencje, zaczęliśmy je opodatkowywać. Jak ktoś nie chciał płacić, no to wiadomo, pobicia, łamanie kości, długo się potem wylizywałem, ale jakoś zawsze stawałem potem na nogi. Raz zabiłem człowieka. Nigdy sobie tego nie daruję. Zleciłem po prostu zabójstwo mojego serdecznego przyjaciela. Przepraszam, bo dostałem gryps, Marek Confident. I teraz po latach bardzo, bardzo tego żałuję, prawda? Swoje za to odsiedziałem, ale to, co się dzieje w mojej głowie, tego nie zaleczysz. W więzieniu mieliśmy kursy, na jednym z nich pani powiedziała, że confident to oznacza pewny siebie. Jak się tak zastanowię, to faktycznie on był pewny siebie. Pytałem się jej 20 razy, czy jest tego pewna. Nie było wątpliwości. Zabiłem niewinnego człowieka. Jeszcze przed końcem wyroku targnąłem się 12 razy na swoje życie. Z tego powodu. W swojej celi. Miałem pojedynczą celę dla Enki. Rozpędzałem się do maksymalnej prędkości, jaką można osiągnąć w celi, i uderzałem barkiem w ścianę. Nie zginąłem, bo miałem cele 2x2 i nie mogłem się dostatecznie rozpędzić. A uderzyłem barkiem, a nie głową, bo do końca nie ufałem tej babce od angielskiego.